Agiera jest naprawdę megaśna. Jest po polsku wszystko. Wow. Nowa gra. Średni, średni, zagramy na średnim. No to czat. I found myself up to my neck in the war before I knew it, before I saw it coming. There was never much for politics. The rivalries between the ward guilds was something that didn't concern me. I was a teenager, and I had my own set of problems. Thinking back, I was a pretty carefree kid living a good life. My friends and I got together to talk and do nothing most every night. And then one morning, the soldiers came to take me away, me and a lot of other guys from the neighborhood, to defend the guild. I think I was actually proud at first. They gave me a uniform and a gun. And then I understood. Up close, war doesn't make you a hero. It makes you tired. It's nothing more than bloody marches. Blistering days, men stacked up against each other in sweaty trenches, stinking, covered in lice. So exhausted we can't sleep, shaking from the thought of what the next night will bring. The night, infernal marches, tramping through blood and shit. Herded like cattle by overzealous officers, sending wave after wave of idiots like me, off to get butchered, screaming at us like it was all our fault. Stupid kids who shit themselves at the first sight of a blade. And cried like babies when ordered back to the front. It could have gone on like that, until I ended up face down in the dirt. But I was one of the lucky ones, captured, and stuck in a wagon full of guys I barely knew. Nie gadam, bo bohater gada. Packed in like mutants and sent us far away behind enemy lines. I don't know if it's night or day. I completely lost track of time. Chciałem, żebyście się wczuli w klimat. Eurionek, właśnie ten chłopak, o którego pytasz, tam chłopak, ta osoba. Dostał timeouta ode mnie. Nie lubię, jak ktoś narzeka na gry, które wybieram. Bo w ten sposób wywiera na mnie presję i nie lubię, jak ktoś na mnie wywiera presję. Zamykam się w sobie, jak ktoś na mnie wywiera presję. You're about to meet the sand pit. I want every one of you clean within the hour. You will then be taken to the registration office. You will inform them of what you know how to do, and you will be assigned a post and a bunk. Now, get going. Full out. A new day. At least we've got a chance to clean ourselves up, even if all we had was sand. No i proszę, tak się zaczyna ta produkcja, jest wyśmienita. Regularnie na YouTubie oglądało ją 5000 osób, więc przypuszczam, że nie jesteście w gronie tych osób, które to oglądały. Tym bardziej, że była po angielsku. Ja co prawda tłumaczyłem, ale mimo wszystko to się ogląda trochę źle. Jak ktoś nie bardzo
Jak ktoś nie bardzo sobie radzi z angielskim. Get a load of these fellas. Fresh meat. This just makes my day. Teraz już jest po polsku. Hey, you're not bad looking either. Chill out. Yeah, you got a new pretty mouth. Nie ma tak w więzieniu, co? What do you want? Tak jest, jest nasz bohater. Check out your tongue. What are you, special? Is that it? Huh? You a nutcase? A widzisz, Adam? Tak, polska wersja jest już oficjalnie. Przez Techland chyba jest gra wydawana w Polsce. Już w polskiej wersji językowej. You just won't stop yakking, will ya? Spit it out, you got something to say. What's that? Speak up. Nobody can understand your squeaking, boy. We want to find you, we will. This place ain't big enough to hide from us. You crazy. You need to be put down. What are you, insane? You looking for pain? Ma oczy jak David Bowie. Każda w innym każda w innym kolorze. You're already dead. Sick fuck. Just think about what you're gonna do to this poor bitch. Brings a tear to my eye. I just can't watch. I'm sensitive. Forget it, guys. This cunt's not normal. I don't want to catch what he's got. Tak jest. Zmiękła paruwa, co? No i prawidłowo. Hey, thanks. Thanks for the help. Don't think I was just helping you out. That's a lesson. Don't expect others to fight for you if you're not going to do it for yourself. You just caught a break, that's all. Me and Fatso have been overdue for a little face-to-face for quite some time. I get it. Luck, coincidence, whatever. But thanks all the same. Yeah, right. Just drop the nice guy act. We gotta get out of here. I'm good. I'll follow you. Ah, właśnie tego mi brakowało na streamie. Jakiejś tej, jakiejś fabuły. Dobra, bawimy się. Tutaj jest wiele interesujących rzeczy. Crafting jest fantastyczny w tej grze, jest prosty, intuicyjny. Zebraliśmy złom. Pozwolę sobie sprawdzić głośności. Ku mojemu przerażeniu jest na maksa, a ledwo to słuchać, ale dobra, niech będzie. Nieźle przetłumaczyli jego imię, on był Virtue chyba, a teraz się nazywa Cnota, no dobrze. Jak będzie tak w więzieniu się zachowywał jak do tej pory, to ta Cnota będzie musiał zmienić imię. Okej, mamy ekwipunek, w łapie broń improwizowaną, jakiś kurde, nie wiem co to jest, jakiś tłok czy coś. Pancerz, plecak. No i rzeczy, z których można potem wykonywać przedmioty. Ale mogę stosować też zastrzyki, ale wszystkiego się dowiemy w trakcie, ja też nie muszę wszystkiego pamiętać. Hey, I'm working. I'm not here to shoot the shit. You just seem to be spinning your wheels is all. Shit, this camp's a ruin. I don't have what I need to repair the thermal conductors or the sand pump, and I need something to tighten these bolts.
And of course, my ranch is broken. I'm keeping busy, though. I can always unblock the sand extractor. I'm not too busy just now. Can I give you a hand? Looking for something in exchange, I guess? If you can dig up some parts and a wrench, I'll be grateful. But I already took everything in the stock, and I got no idea where to look now. What exactly do you need? I need two resistors, three bits of sheet metal, and a number 9 wrench. I'll get that for you. If you can do that, man. Pretty much a wasteland equipment-wise around here. Why help the mechanic? I mean, even if he seems all right, he's still an enemy. Yeah, true, but I think it could be useful for us to get on his good side. He could give us equipment or serum. No i proszę. Kilka ciekawostek, pierwsze zadanie poboczne. Tutaj wszystko zebrałem. Bardzo ważne jest zbieranie wszystkich przedmiotów. To nam się na pewno przyda. Mój Boże. Jak ja się cieszę, że ta gra jest po polsku. I zainstalowałem ją sobie już jakiś czas temu. I tak mówię, odpalić to na live'ie czy nie. Niby to już było, wtórne, ale piernicze. Piernicze. Oho! Did you have fun? I hope she's still wet, because I'm gonna ride her hard. Nie pieszczą się tutaj. Me and the guys decided that we didn't appreciate your attitude. You may be crazy, but even if you're too fucked up to know when to open your mouth, we've decided we'll show you how to close it. Right, time to teach you some manners, darling. Live and learn. No to się zanosi na bijatykę. System walki bardzo przypomina Wiedźmina. Ja w ogóle uważam, że ta gra bardzo dużo cierpie. Znaczy czerpie od Wiedźmina. Na razie nie zadaje zbyt wielkich obrażeń. Ale to się z czasem zmieni, no to można sobie zrobić coś lepszego. Jako, że jesteśmy w obozie jenieckim, no to zakres jakby rzeczy, które przydadzą się do produkcji broni, jest niewielki. You looking to get roasted or what? Take these wrecks to the infirmary. They nearly got killed. Walka jest taktyczna. Macie dwa rodzaje, trzy rodzaje ataków. Znaczy, trzy rodzaje zachowań w walce, na razie. Pierwsze to jest atak, zwykły. What do you think those bastards would have done? Zaraz pogadamy. Been our faces buried in the sand. You gotta do what it takes. By the way, name is Roy, and yours? My name's Innocence. Roy? Aren't you from Aurora? Afraid so. They called me Temperance back then, but I chose Roy. Those virtue names aren't really my thing. Oh, okay. I guess Temperance doesn't fit. You look a little out of your element, kid. How'd you end up here? The war, I guess. Just like everyone else. And I do belong here. I've done some things. I know how to defend myself.
It's just that it's taken me a while to get my feet back under me. Well then, now that I see you can walk, I might have something you can do for me. Not as your... your bitch, right? Why? You applying? As a matter of fact, I was hoping you could help me get out of here. Alone? It's impossible, but two of us... Yeah, let's go to the mess hall. We need to find a place where we can talk. Okay, I'm right behind you. No i proszę, tak to wygląda. Zdaje się, żeśmy zdobyli poziom. Jeszcze o tym, o tej walce wam poopowiadam. Tak, synku? Co ci się stało? No pęka mi język. Chodź, pokaż go tutaj do światła. No ja dotykałem palcem, a on mnie tak bolał. A. No faktycznie jest popękany, to przez tą chorobę całą, wiesz? Ej, spokojnie, synu, to się zagoi, to on nie pęka na stałe, nie bój się, okej? Okej. To jest, nic się nie bój, okej? Okay? Nie rób mu temu językowi złych rzeczy, on to... dobra, do walki jeszcze wrócimy, bo widzę, że teraz raczej zajmiemy się rozwojem postaci, czy może nie? Mamy poziom drugi. Punkt umiejętności, nowa zdolność. No dobra, to zaraz sobie... W walce są trzy rodzaje zachowań już w tej chwili. Pierwszy to podstawowy atak, drugi to atak, który ma zniszczyć gardę przeciwnika, a trzeci to blok. Potem ilość tych ataków się poszerza, znaczy zwiększa się ilość tych możliwości. Ale na razie poprzestaniemy sobie na tym, co wam powiedziałem. Granie jest taka prosta w sensie wskazywania, gdzie macie iść. To jest taki trochę RPG starego typu i pod tym względem także przypomina Wiedźmina. Mniej więcej są osoby, które są interesujące oraz stołówka, miejsce, do którego musimy się udać. I mamy też postać, którą możemy rozwijać na kilka sposobów. Pierwsze zdolności. Zdolności są takie raczej długoterminowe, jak na przykład zwiększanie ilości punktów doświadczenia za walkę i tak dalej. Na przykład zwiększa ilość punktów doświadczenia za pokonanych wrogów, to się zawsze przydaje. Ale żeby zdobyć następną zdolność, trzeba coś tutaj, trzeba na przykład pokonać 20 wrogów, więc możemy sobie wybrać już teraz też ewentualnie mały majsterkowicz, który pozwala tworzyć przedmioty. Więc dużo, dużo ciekawych rzeczy. Wybierzmy sobie tą zdolność, zdolny uczeń. Dzięki temu więcej punktów doświadczenia za walkę. Hej synu, wszystko w porządku u ciebie? Wszystko w porządku oprócz pękniętego języka? No to dobrze. No dobra. Życie i płyn, obrona. Życie i płyn to są nasze podstawowe atrybuty. Życie decyduje o tym, jak długo jesteśmy w stanie przetrwać w walce, a płyn to jest taka specjalna substancja, dzięki której możecie rzucać zaklęcia, technomancję. Ale do tego sobie przejdziemy przy innej okazji. Natomiast atak i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze nas nie interesuje w tej chwili. Zdolności i atrybuty. Umiejętności. Mamy dwa punkty umiejętności i trzy kierunki, trzy drzewka. Ja w tej chwili wiem już, jakie jest to trzecie, ale nie będę wam opowiadał. Renegat to jest umiejętność, która raczej będzie w kierunku walki po cichu, skradania się. I wojownik, kto do walki wręcz. Bardziej się przydaje. Renegat też walka na dystans, także warto się tym zainteresować. Z tym, że walka na dystans wymaga amunicji, a amunicja niestety jest droga, trzeba ją specjalnie robić, więc troszkę to trwa. Są zastrzyki, regeneracja życia i tak dalej, a tu mamy sztuka parowania, redukcja obrażeń fizycznych. I zmniejszenie obrażeń podczas uników. No, uniki jeszcze dochodzą do tego, to sobie przejdziemy za chwilę. Można rzucić piaskiem. Jak najbardziej. No i proszę, no mnóstwo fantastycznych rzeczy. Ale ja coś czuję, że nastawię się przede wszystkim na walkę wręcz. Ona jest tańsza i bardziej efektywna. Tyle, że umiejętności startowe nie są aż tak emocjonujące, ale wybierzmy sobie pancerz i parowanie. Synku? Synku? Mógłbyś zasunąć tutaj drzwi do mnie? No dobra.
No to na pewno jest bardzo tania gra, bo to jest trochę produkcja niezależna. Just wanted to tell you, everyone's talking about how you took out the fat guy. He was embarrassing the entire Aurora army. Here, take this. A little thank you. Huh, thanks. No proszę, dostaliśmy pękniętą rurkę. Która poprawi nasze obrażenia fizyczne. Tylko, żebym wcisnął właściwy guzik, bo to... A właśnie, bo tu można rozwalić to, albo wzmocnić. Wróć. Przede wszystkim przedmiot w użyciu. A to? Da się przerobić? Nie, tej broni improwizowanej nie da się przerobić, to już jest jakiś tam... Już jest jakaś broń i tyle. Można natomiast poprawiać te bronie. Wzmocniony materiał, gwoździe, antypoślizg. Jak widzicie, tutaj broń się zmienia w zależności od tego, jaką opcję wybierzecie. O? No właśnie. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Zwiększa szanse, gwoździe, obrażenia fizyczne plus jeden. I tak dalej, i tak dalej. A tu jest zasłona. Ale to później sobie zbierzemy. Potrzebujemy więcej materiału, żeby to miało sens. Tak czy inaczej, nasi koledzy tu z więzienia uznali, że skopanie tyłka grubemu to dobra rzecz. I doskonale, że się tym zająłem. A tutaj coś ciekawego. A to jest cel dla mechanika. Znalazłem jakieś materiały. Jeszcze zobaczę, co sobie... No właśnie. Zadania pomocne, pan pomocnik. Części, których potrzebuje mechanik. A jeszcze sobie sprawdzę opcje i sterowanie. Chyba jedyna wada tej gry? Nie można zmieniać sterowania. Jest po prostu ustawione i tak będzie, tak ma być. I trudno. Idę dobrze w kierunku stołówki? Nie. To jest zły kierunek. Bardziej interesuje nas ta strona. Chociaż tam jest droga do cysterny, a to nie jest nam w tej chwili potrzebne. Pójdziemy sobie tędy. Adam przeszedł tą grę w Excel i on na pewno może się wypowiedzieć trochę na jej temat. Jak dla mnie genialna produkcja, to jest taki RPG, których się już dzisiaj nie robi. Mam nadzieję, że będzie ich więcej i jakby też świetnie zapowiada nadchodzącą Bound by Flames. Wybrałem się tak mniej więcej. Chodzę po tym obszarze, na razie zbieram materiały, bo to jest zdecydowanie... That fucking vermin, good one. Czy mogę coś ulepszyć? Uchwyt. Brakuje mi materiałów. Mam złom, ale w materiałach są wyraźne braki. Nie, do krateru się nie wybieramy. Na razie. Let's find somewhere quiet. No, tu jakiś ten. Zasoby. Jest. Materiał. Możemy zatem wzmocnić tą moją gazrurkę. Na przykład zainstalować gwoździe, dzięki czemu wzrosną obrażenia fizyczne. I na to się zdecydujemy. Zresztą za chwilę i tak znajdziemy lepsze bronie, ale... Ot tak, by craftingowi... Zadość się. Dobra. Tu też jakieś rzeczy. Zastrzyk zdrowia na pewno się przyda. Dobra, musimy poszukać cichego miejsca w tej kantynie. Yes? Come on, let's go.
No dobra. Czemu jego przetłumaczyli cnota? On nie jest cnota, tylko innocence, niewinność. Nothing to do there right now. It'd just get me in a heap of shit. Dobra. Zobaczmy sobie. Znajdź spokojne miejsce, no naprawdę. Któreż miejsce jest spokojne tutaj? Przeszedłem przez całe. No, okej. Okay. Usiądźmy sobie w spokoju. Here we are. It's not five star, but it's safe. No one fights in the mess. Now we can talk in private. What did you want to talk to me about? Keep your voice down. This is a sensitive matter. I'm planning on breaking out of here. It'll be tough doing it on my own. Probably impossible, but with what happened, I thought you might want to get out. This sounds like a dream. Do you have a plan? I wouldn't risk having this conversation if I didn't have a plan. But it's gonna take balls, and it won't work unless you're willing to get your pretty little hands dirty. I'm listening. There's only one way, seeing how the camp's the ass end of nowhere. Steal the prison train. If you say so. You're gonna volunteer to work at the camp's power plant. The deal is to use the job to learn about the train's failsafes. Once you get the info, with a little luck on my end, I'll have picked up some weapons. All that we'll have left to do is break in, knock out the electric barriers, and we're out of here. But we already have weapons, don't we? These toys aren't gonna do much against armed guards. They got armor. We need guns, at least. And I've got a good idea how we're gonna get them. Shit, guys! It's hitting the fan down there! Those Abundance bastards sent some of our boys back in pieces again! Holy shit! Are they dead? If they're not, they're as good as. Bet those assholes are gonna come back with their sign-up speech again. More food if you go down do some cleaning. Yeah, except it's more food for those fucking bugs. Thanks, but I'll give it a miss. They can do their own cleaning. Perfect. This is exactly what I was hoping for. What? What are they talking about? The drilling well keeps getting overrun by moles. And because the grunts have better things to do than get rid of the vermin themselves, they send prisoners in with weapons to take them out. I'm gonna volunteer. Zaraz coś muszę sprawdzić. We're headed to recruitment. Get yourself hired as an electrician. I've got riskier business to attend to, so I'm trying not to screw this up. Okay then. Do you really think they'll take me? You need to wake up. Just tell them you've done it before and they'll take you. Let's go. No ja nic nie mówię, jak oni rozmawiają. Chcę, żebyście mieli okazję wychwycić trochę klimat. Idźmy do biura rekrutacji. To w tą stronę będzie dobry kierunek. No, tutaj informacje, jak korzystać z questów, ale to już tak mniej więcej wiem. Zajrzyjmy tutaj. Jest ciekawa opowieść. Ona jest przedstawiana z punktu widzenia tego kolesia, który się nazywa Cnota. Niestety trochę słabo w polskim tłumaczeniu, chociaż może ma to sens. A jest tak naprawdę opowieścią tego kolesia, którym kierujemy. Jest jego przygodą, ale opowiedziana z perspektywy tego młodego chłopaka. Moim zdaniem ciekawa konstrukcja fabularna i z czymś takim się wcześniej nie spotkałem. Kolejny fragment więzienia. To jest gdzieś okolica kopalni. Trzeba pomóc oczyścić tą kopalnię, więc... A to ciekawa ekipa, z którą pewnie zgadujecie, nie raz będziemy mieli do czynienia. Zanim cokolwiek tutaj zrobię, przeszukajmy te obszary.
Eksploracja jest bardzo ważna, bo materiały na pewno nam się bardzo przydadzą. Rzućmy okiem swoją drogą. Na pancerze. Bo mam podarty ubiór więźnia, który mogę wzmocnić skórą, co zwiększy redukcję obrażeń fizycznych. I myślę, że możemy sobie to zrobić. Można też poprawić metalem, ale tu nam brakuje materiału. Metal zwiększy także obrażenia elektryczne, ale obrażenia elektryczne przydadzą się przede wszystkim przeciwko technomancerom. A z tymi raczej nie będziemy mieli do czynienia zbyt wiele. Przynajmniej nie teraz. Więc wzmocniłem swój pancerz. Spokojnie, przejdźmy się po tym więzieniu. Raz, że questy dodatkowe mogą się pojawić. Dwa, że materiały będą mi bardzo, bardzo potrzebne. My teraz jesteśmy w obozie jenieckim. W ogóle ciekawa sprawa, bo to jest o kolonizacji Marsa. Jak widzicie, cały obóz jest osłonięty. A to dlatego, że Słońce jest zbyt blisko Marsa. I ludzie by się tutaj niestety nie przetrwaliby. W jakiś sposób tam terraformowanie tego Marsa nastąpiło, co trochę ułatwiło życie w tych warunkach, umożliwiło w ogóle. Ale nadal przebywanie na Słońcu raczej kończy się zgonem. Hej synku, dzień dobry. Tak? Co mówisz synku? Pokaż. No wsypiesz się cały, synu, pokaż. Nie będę dotykał, tylko pokaż tu do światła. Jak to spada całkiem? Się zsuwa? No mi się zsuwa. Nie ruszaj go lepiej. Nie chcesz, żeby ci pazur odpadł, prawda? Synku? Możemy plastrem później. Dobrze, synku. No dobrze, tylko ty musisz coś jeść, bo ty w ogóle nie jesz od 3 dni i ci się ciało niestety sypie. Tfu! Oczywiście, że mi się pomyliło. Pomyliło mi się. To chyba chodzi o atmosferę i o to, że planeta nie jest chroniona przed zabójczym promieniowaniem. Mój błąd. Dawno tego nie przeglądałem. What did you do before the war? Nothing special, sir. Great. Look, answer yes or no. It'll go faster. You good with your hands? Not real. I said yes or no. Can you write? No, Sarge. All right, buddy. Look, I'll put you in the kitchen and you'll peel roots. That'll do just fine. Next. First name, last name, former job. Innocence. Innocent Smith, electrician. Innocent, huh? Yeah, you look the part. I gotta be kidding with these fucking nicknames. Worse than a bad tattoo. And you say you're an electrician. At your age. You don't look old enough to tell your ass from a hole in the ground, let alone wiring. I'm an electrician. I am an electrician. I may not have much experience, but I know the job. Well now, Kitty's got claws. Whatever. We need people at the plant anyway. At least there your ass will be safe. All right, next. Poor kid. Those Aurora bastards take him young. First name, last name, for... Hey, you're not new. Roy Defiance or something like that. Temperance, actually. But don't sweat it. I never got used to it either. What do you want? Didn't we already give you something to do? Yeah, you did. I unload equipment crates. But I heard you need more people for the cleaning. Yeah, it's true. And you're good at fighting, right? They say you kicked the shit out of the fat guy.
Can't say he didn't deserve it, though. You know, the last guys who went down there didn't come back in good shape, right? I know, but moving crates is boring me shitless. Some action would be a nice change. Very well. I'll reassign you. Go talk to the guards at the top of the drilling well. But don't come bitching to me if you're missing an arm when you come back up. Next. No i dobra, zgłosiliśmy się do pracy przy oczyszczaniu tej kopalni. Czy coś tu jeszcze zostało do znalezienia? Chyba nie, to jest bardzo ważne, żeby powyzbierywać wszystkie. Powyzbierać. Wszystkie te rzeczy. Good luck with the fighting and everything. Give me a gun and I won't need luck. Now get to work and try to get the lay of the place. Wait a second, why are we doing all this? Won't they set us free someday anyway? Maybe one day, but that's too vague and too far away. I don't like being in a cage, but if that's your thing. I thought after all those problems you were having, you might feel like taking off. Yeah, you're right. I'm going to the power plant. Later. No dobra. Sprawdźmy jeszcze tutaj, bo tutaj zdaje się są jakieś zapasy. Aha. Odczynniki chemiczne. Kto wie, może się przyda. Coś jeszcze, że wszystko zgarnąłem? Wszystko. Czy ja zamierzam nagrywać Mad Maxa po premierze? Jak najbardziej, jak najbardziej. To jest jedna z gier, na które czekam bardzo. Halt! You one of the new cleaning recruits? Yeah, been to the recruitment office and they gave their approval. Hey, aren't you the guy who fought with the Fat Ones gang and nearly killed them? That son of a bitch was about to attack one of the kids that just got here. I couldn't just stand back and watch. Oh yeah, real hero, right? Well, you're gonna get some real good training down there. But watch it, the moles are pretty aggressive these days. Take a gun from the counter at the back and try to take out as many as possible. Then, try to get back in one piece. It'll make a change. Hey, good luck. Okej, tu jeszcze coś leży ciekawego.